Cześć, jestem Banan. Dzisiaj mam dla Was recenzję scyzoryka, który zranił mnie chyba najbardziej, ale pomimo tego jest moim ulubionym narzędziem EDC, czyli scyzoryka Victorinox Pionier. Na początek parę numerków. Cały scyzoryk ma 91 mm, grubości nieco ponad centymetr, szerokość w najszerszym miejscu, czyli tutaj, to około 2 cm i 3 mm. Ostrze całe ma długość 7 cm, z czego sama krawędź tnąca to nieco ponad 6,2 cm. Porównam Wam go do dwóch noży, czyli do Sanrenu 710 i do innego Victorinoxa 111 mm. Jak widzicie, jest to naprawdę fajny, kompaktowy scyzoryk, który bardzo łatwo się nosi w kieszeni. Bardzo fajnie się nosi w kieszeni, nie przeszkadza wcale. Porównam jeszcze ostrza. Jest Sanrenmu. Jest Victorinox. No, różnica w ostrzu jest, ale tym ostrzem i tak się bardzo dobrze pracuje. Zacznę od okładek. Okładki rękojeści są wykonane z aluminium. Są tak fajnie teksturowane, co polepsza chwyt. Parę razy mi upadł, dość mocno uderzył. słapało ostrość. Dość mocno uderzył o ziemię, czy o co tam w co uderzył. Nigdzie nie widać po prostu śladów użytkowania na okładkach. Noszę go w kieszeni z takim liniardem, który ma około 15 cm. Na końcu jest karabinczyk od Ledermana i breloczek od koleżanki. Zaplotło i taki. To jest przypięte gdzieś tam do szlówki. Fajny ten karabinczyk. Lineard też jest na tyle długi że. Można używać noża bez odpinania go za każdym razem, gdy go używamy. I na tyle fajny, że po prostu nie da się tego noża zgubić, dopóki go nie odepniemy. A dość rzadko go odpinam. Przejdźmy do narzędzi. Narzędzia będę porównywał do narzędzi z innego Victorinoxa. O, liner ciągnie w dół. Czyli do Victorinoxa Soldiera. Mojego szwajcarskiego żołnierza. No i cóż, zacznijmy od ostrza. Ostrze, tak, tak jak mówiłem, ma długość 7 cm. Jest zeszlifowane specjalnie z tej strony pod kątem, tak żeby zmieściło się tu wiertło. Tutaj widać, jest szlif ostrza. Jest ostrze. Używam go odkąd go kupiłem, to był koniec lutego jakoś. Używam go codziennie praktycznie, zawsze nie ma dnia, żeby, żebym czegoś nim sobie nie strugał, nie ciął. I jeszcze nie zgubił tej ostrości. Nie ma miejsca za bardzo. No, przydałoby się go już trochę przeciągnąć, ale nadal jest ostry. no, a nie ostrzyłem go tak naprawdę ani razu używałem, a używałem od paru miesięcy już ostrze genialne nie za, nie za duże, nie za małe fajne do takich precyzyjnych prac mocno precyzyjnych nie ma żadnych, żadnych luzów, to nie ma mowy nawet w Victorinoxie o luzach slip joint trzyma naprawdę mocno to ostrze, zarówno w pozycji otwartej jak i zamkniętej. Fajne jest też to, że przy zamykaniu go, to jest też częsty problem w tych Victorinoxach. Przy zamykaniu nie stuka mi o linersa tutaj w środku, o tą przekładkę między slip jointami i nie tępi się czubek. No i ostrze wam porównam do tego Victorinoxa żołnierza. I znowu gubi ostrość. O! No, jest, y, dłuższe, jest dużo większe ostrze w tym Victorinoxie w Soldierze. No, ale cały scyzorek jest większy. No i też ostrze w Aloxie jest grubsze. Przynajmniej tu na początku, bo jest szlif schodzący tam jest y, aloxy to też jest taka seria która ma y, najgrubsze ostrza narzędzia w ogóle i ma zawsze narzędzia po jednej stronie wyjątkiem są te y, prędoczki małe przejdźmy do następnego narzędzia następnym narzędziem jest są dwa narzędzia czyli otwierasz do puszek i Krętak, który jest dokładnie taki sam i w wielkości, i w grubości, jak ten w Soldierze. No bardzo dobrze działa ten otwieracz, tylko trzeba nauczyć się go używać. W krętach też parę razy go używałem, więc fajny jest właśnie do precyzyjniejszych jakichś tam śrubek, bo przykręci wam nie tylko krzyżaka, czy tam jakieś imbusy, ale też wszystkie płaskie. No i a, jeszcze co jest fajne w tym otwieraczu. To jest to, że no, on jest ostry po prostu i można też nim coś y, przeciąć w razie czego, jakąś folię czy coś, co jest naprawdę fajne, bo w większości tych otwieraczy, one są po prostu tępe. Przejdźmy do następnego narzędzia, czyli do otwieracza do butelek i. Krętaka dużego płaskiego. No tutaj, akurat ten wkrętak jest ogólnie, to narzędzie jest ogólnie mniejsze niż w soldierze. Tutaj O jest mniejsze, ale blokuje się tak samo jak tutaj, w tej pozycji i w tej. No, co tu dużo mówić, wkrętak, otwieracz, jeszcze dość kontrowersyjna rzecz, czyli ściągasz do izolacji, który zaraz Wam porównam do jeszcze jednego. Mam tu mojego Ledermana Sidekika, który ma swój ściągacz do izolacji dużo lepszy, bo ten ściągacz jest ostry. Więk... Wielu ludzi mówi, że to nie jest ściągacz do izolacji to jest jakieś główno, którego nie da się używać. Często bawię się jakimiś tam kabelkami, czymś tam lubię, takie rzeczy. I no, da się go używać, naprawdę, tylko trzeba umieć to robić. Co nie zmienia faktu, że ten ściągasz do izolacji jest dużo, dużo, dużo lepszy. No i przejdźmy do następnego narzędzia czyli do wiertła, którym to właśnie zrobiłem sobie krzywdę. Mam tu jeszcze ślad, wbiło mi się tutaj na około centymetr. No, nieprzyjemnie było, boli do teraz, jak gdzieś przeciągam rękę. Ale mam przez to nauczkę. To wyglądało tak, że trzymałem patyk w ręce i wierciłem. No i patyk się obrócił, i wiertło wbiło się w rękę. Było trochę krwi, no ale przeżyłem jakoś. Wiertło to, jak dla mnie, jest dużo jest dużo wygodniejsze od wiertła, które jest w soldierze i ogólnie od wiertła, które trzymamy tak o, ewentualnie jakoś tak, jest dużo wydajniejsze od tego wiertła. Nie wiem czemu tak jest, ale po prostu tym wiertłem wierci się dużo, dużo, dużo szybciej niż tym. Jest też taki fajny yy, przy tym Ręka jest przyzwyczajona do takiego ruchu, że trzymamy coś tak i kręcimy. Tak jak na przykład jest to we krętakach, Jak wkręcamy śrubę, to trzymamy tak i kręcimy. No, a ręka nie jest przyzwyczajona do takiego ruchu raczej. Więc wiertło jest dużo lepsze. I przy okazji dłuższe. Też Wam już to pokażę. O tutaj samo wiertło... Kończy się tutaj, tak naprawdę, chociaż wiercić możemy dalej. A tutaj ostrze jest aż dotąd. No, i tą dziurę wywierconą możemy też zrobić grubszą. Tak jak mówiłem, używam go już parę miesięcy, więc w miarę. Dobrze przetestowałem wszystkie z jego funkcji. Fajnie się wszystko sprawdza. Sprężyny się nie poluzowały ani trochę. Cały czas chodzą tak samo ciężko jak zaraz po kupieniu go. Zatrząsłem kamerą. O. Cały czas chodzą tak samo dobrze jak po kupieniu go. Żadnych luzów, żadnych jakichś tam niedopatrzeń. No krótko mówiąc, Victorinox. Czyli jakość, jakość i jeszcze raz jakość. Wszystko jest wykonane świetnie, nic się nigdzie nie szoruje o nic. Jak widzicie, między wszystkimi narzędziami są przerwy. Więc, no cóż, jak dla mnie idealny scyzoryk do noszenia ze sobą na co dzień. Yy, może Wam zastąpić folder. Zastąpić folder. Yy. I znowu lineart. Folder, no dobrze jest mieć ze sobą i folder, i scyzoryk, bo w folderze macie jednak tą blokadę ostrza, wiecie, możecie zrobić nim jakieś tam trudniejsze, jakieś tam mocniejsze rzeczy, możecie nim przecinać. Chociaż to ostrze tu jest i tak bardzo wytrzymałe. Co jeszcze jest w nim fajne? Przy wielkości, no praktycznie tak jak folder, ma wszystkie te funkcje co folder, czyli nóż i jeszcze dużo więcej. Co prawda wszystkie rzeczy, które zrobicie folderem, które zrobicie z scyzorykiem tymi narzędziami tu, może tak, tak jak e, otworzenie puszki, czy butelki, czy dokręcenie śruby, czy wywiercenie czegoś. Wszystko to możecie zrobić folderem. Ale przy otwieraniu puszek zwykłe ostrze. Cierpi po prostu. I ciężko jest to później jakoś naostrzyć. No cóż, to było na tyle w tej recenzji. Jeszcze raz podkreślam świetny scyzoryk. Nie jest nawet aż taki drogi jak na standardy nożowe, bo kosztował mnie około 100 zł. Co jak za taki scyzoryk to jest naprawdę odpowiednia cena. Genialny, świetny scyzoryk na co dzień. To było na tyle. Dzięki za oglądanie. Wpadajcie na Facebooka, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i trzymajcie się. Cześć!